Na jednej z sesji próbowaliśmy redefiniować pojęcie rynku i to była bardzo pouczająca sesja, ponieważ okazało się, że w tej dziedzinie zachodzą olbrzymie zmiany, które wpływają prawie na wszystkich ludzi na świecie, na pewno tam, gdzie jest dostęp do prądu i internetu. I to były siły działające w różnych kierunkach. Z jednej strony padały argumenty, że dzięki internetowi konsument stał się silniejszy, czyli może porównywać ceny, dokonywać świadomych wyborów i przez to no, może wybierać tańsze towary, czyli mieć z, tego, mieć z tego korzyść. Ale okazało się, że przez internet dociera do nas tyle informacji, taki wielki szum, że to pozbawia konsumenta de facto takiej możliwości, a co więcej w wyszukiwarkach Google na samej górze pojawiają się te reklamy, które są najsowicie opłacane, czyli znowu nie jest to pełny wybór, tylko wybór spośród tych, którzy mają największe budżety reklamowe i promocyjne. Pojawiała się dyskusja wokół tego, czy rynek nie jest zaburzony działalnością rządów, którzy są w interakcji z wielkimi korporacjami, czy na przykład regulacje nie powodują, że rynek przestaje dobrze funkcjonować. Regulacje, które niszczą całe rynki i tworzą nowe. Na przykład regulacja Komisji Europejskiej o tym, że nie będzie żarówek innych niż energooszczędne, zawięziła rynek do dwóch producentów tych żarówek w Europie, innych kupić, kupić nie można. Czyli pytanie, na ile możemy mówić o wolnym rynku, na ile wielkie korporacje w połączeniu z, z, z rządami czy parlamentami kreują te rynki. Pojawiła się, pojawił się pomysł. Czy, czy, czy propozycja, żeby uwzględnić w tym wszystkim też nowych graczy, czyli pośredników, czy ten tradycyjny rynek czy targ, gdzie spotykał się sprzedawca z kupującym, zanika, a pojawiają się pośrednicy wielkie sieci, które kreują kreują de facto ten rynek, czyli one ustalają to, spośród jakich produktów będziemy mogli wybierać, jak pójdziemy do sieci takiej czy innej. To stają się coraz bardziej globalne. No oczywiście pojawia się globalizacja jako proces, który powoduje, że e, kiedyś bardzo powszechne małe sklepiki, mali producenci są e, eliminowani z rynku przez wielkie korporacje, które mają e, coraz bardziej sprawne narzędzia i coraz większe pieniądze, żeby, żeby przejmować rynek i, i pozbawiać konsumentów dostępu do małych, lokalnych. Produktów, co często jest niekorzystne dla konsumenta. Czyli jak widać ewolucja rynku jest bardzo dynamiczna, przebiega w sposób bardzo złożony, i ta złożoność rynków była bardzo mocno podkreślana, że dzisiaj nawet trudno jest zrozumieć, w którym kierunku to zmierza i jak to wszystko się skończy. Co tym bardziej uzasadnia potrzebę redefinicji rynku w XXI wieku.